pierwszym międzynarodowym Podlasie Jazz Festival, którego organizatorem jest Bialsko-Podlaskie Stowarzyszenie Jazzowe. Przypomnę, że w tym roku 25 lat naszej działalności. Tym bardziej nam miło witać Państwa. Tak się składa właśnie, że ten rok 2022 jest rokiem jubileuszy, tak jak już wspomniałem. Nasze stowarzyszenie, które zostało założone w 1997 roku, a także Bialskie Jazz Trio, 35 lat działalności. Bardzo miło mi poinformować, że Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego za popularyzację i upowszechnianie kultury otrzymuje pan Jarosław Michaluk. To jest, proszę Państwa, nagroda przyznana w tamtym roku, w 2021 roku. Ona ze względu na ograniczenia wywołane pandemią nie była wręczana w tamtym roku, ale jest teraz, więc to jest nagroda zaległa. A teraz nagrody aktualne już, tegoroczne. Uwaga, uwaga, z okazji 25-lecia działalności Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego Bialsko-Podlaskiemu Stowarzyszeniu Jazzowemu. Przekazuję na ręce prezesa, oczywiście z podziękowaniami dla wszystkich osób, które są zaangażowane w działalność stowarzyszenia, które robi ten wspaniały festiwal. To jest również oczywiście, jak wiesz, Jarku, nagroda finansowa, także jestem przekonany, że te pieniądze zostaną oczywiście dobrze wykorzystane. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna nagroda, ale to jest o tyle ciekawa sprawa, że ja jej jeszcze ogłaszać nie mogę publicznie. Ona się wyjaśni w przeciągu kilku najbliższych dni i Jarek też w przeciągu najbliższych kilku dni dowie się, o co chodzi. To jest wszystko napisane, więc na razie cicho sza, ale to jest też wyróżnienie, które jest przyznane stowarzyszeniu i też ma swój wymiar wojewódzki. Także gorące gratulacje. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jest mi bardzo miło. Oczywiście te nagrody nie traktuję tylko jako osobiste, tylko też dla całego naszego Bialsko-Podlaskiego Stowarzyszenia, a także dedykuję je tutaj Państwu, wspaniałej bialskiej publiczności, bez której oczywiście nie miałoby to sensu ta nasza działalność. Także bardzo dziękuję i cóż, no, będziemy starali się nadal Państwa usatysfakcjonować muzycznie, naszymi wydarzeniami muzycznymi. Bardzo dziękuję. Proszę przekazać podziękowania panu marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu za te wyróżnienia. Dziękuję pięknie. Jarosław Michaluk, szef artystyczny festiwalu, który jeszcze na pewno niejednokrotnie na scenie się pojawi. Zresztą, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają taką scenę, czy też takiego bohatera filmowego, który mówi, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Nie umiem znaleźć dystansu. Pamiętają Państwo? Albo oczywiście, że z rejsu kolega, który tak mówił. Okazuje się, że Jarek Michaluk to potrafi. Będzie jednocześnie twórcą i tworzywem, bo za chwilę z organizatora zamieni się w muzykę i wystąpi ze swoim trio. Proszę Państwa, ale jak słówko ogólnie o festiwalu, który jak zwykle według mnie jest absolutnie pełny. Co to znaczy pełny? Kiedy spojrzałem na zestaw artystów tegorocznego Podlasie Jazz Festiwalu, kiedy Jarek już zdradził mi tę tajemnicę, kto będzie i z kim będziemy współpracowali w tym roku, to pomyślałem sobie, że właściwie zawarł pod tym krótkim słowem jazz właściwie wszystko. Bo to tak, znakomici wokaliści w tym roku. Po drugie, fantastyczni instrumentaliści, którzy będą tutaj improwizować, hałasować, jazzować. Na pewno będziemy zachwyceni. To również elementy kultury ludowej, mało tego, kultury ludowej tutaj z regionu. I po czwarte, jeżeli dobrze liczę, również odrobina klasyki, podana w jazzowym anturażu. Proszę Państwa, czy trzeba czegoś więcej? No właściwie jesteśmy spełnieni. Będziemy w niedzielę wieczorem, ale to się zapowiada naprawdę kapitalnie. Proszę Państwa, jak zwykle stali bywalcy tego festiwalu wiedzą, że zaczynamy od ustalenia priorytetów, co będzie dla nas najważniejsze podczas tych 2 dni. Po pierwsze, prymus, brawo, po pierwsze jazz, po drugie, a po trzecie mizernie na razie, no mizernie. To co, spróbujemy jeszcze raz? Tak, żeby huknąć. Po pierwsze, po drugie interesuje nas i po trzecie, tak jest, proszę Państwa. I teraz możemy rozpoczynać festiwal. To już jest drugi dzień naszego wydarzenia. Wczoraj mieliśmy trzech wykonawców. Mieliśmy przyjemność też jako gospodarze wystąpić z okazji 35 lat działalności naszego Bialsko-Podlaskiego Stowarzyszenia, 25 lat Stowarzyszenia Jazzowego, ale 35 lat Bialsko-Podlaskiego, 35 lat Jazz Trio. Troszkę mi się tutaj emocje udzielają, także bardzo dziękuję za ten wczorajsze przyjęcie takie gorące naszego koncertu i pozostałych koncertów. Drogi maestro Jarku, szanowny panie redaktorze, wymagająca o wysublimowanych gustach muzycznych bialska festiwalowa publiczności. Jak powiedział maestro, już od 35 lat, gdy w 1987 roku przy Bialskiej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina wraz z przyjaciółmi założył Jazz Trio, uczy nas, bialczan, tej muzycznej wrażliwości, otwiera nas na ten wyjątkowy gatunek muzyczny, czy jak chcą niektórzy fachowcy, sposób interpretacji muzyki. I jednym z dostępnych nam, bialczanom, sposobów wyrażenia naszej wdzięczności są Nagrody Kultury, Bialskie Nagrody Kultury, i maestro Jarosław Michaluk i maestro Bogusław Kutnik są już laureatami Bialskiej Kultury imienia Anny z Sanguszków Radziwiłowej. Pan Jarek jednym z pierwszych trojga tak uhonorowanych artystów, a tym kolejnym narzędziem, którego dziś użyjemy, żeby pokazać naszą wdzięczność, jest nagroda jubileuszowa, właśnie z okazji 35-lecia. To 35-lecie znaczone jest nie tylko tymi 21 już latami realizowanego festiwalu, to nie tylko funkcjonowanie i rozwój Podlaskiego Stowarzyszenia Jazzowego, ale także niezliczona ilość koncertów w różnych formach, którymi Jarosław Michaluk i Jazz Trio otwierają i wciąż wzbogacają wrażliwość muzyczną mieszkańców Białej Podlaskiej. To także powody do dumy, bo jeżeli w przestrzeni całego kraju, a nawet świata, mieszkaniec Białej Podlaskiej słyszy, że z uznaniem wypowiada się, iż na przykład kilka kompozycji autorstwa Jarosława Michaluka znalazło się na płycie nagranej wspólnie z arcymistrzem Janem Ptaszynem Wróblewskim, że jedna z tych kompozycji znalazła się na historycznej płycie wszechczasów The Best of Polish Smooth Jazz, to serce rośnie i czujemy się dumni z tego, że mieszkamy i podziwiamy muzykę właśnie w Białej Podlaskiej. Drogi Jarku i przyjaciele z Jazz Trio, przyjmijcie proszę najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania, przyjmując nagrodę z okazji 35-lecia. Dołącza do nas Bogusław Kutnik, czyli również obok Radosława Żyły, członek zespołu Jazz Trio. Jarosław Michaluk, Bogusław Kutnik, Jazz Trio, 35 lat na scenie, ambasadorzy jazzu z Białej Podlaskiej i nagroda od prezydenta Michała Litwiniucha. Bardzo, panie prezydencie, dziękujemy. 35 lat to szmat czasu, ale wczoraj tak wspaniale nam się grało, że poczuliśmy właściwie tak, jakbyśmy zaczynali. I mam nadzieję, że nadal tak zostanie. Będziemy nadal Państwu prezentowali naszą muzykę, nasze interpretacje muzyki jazzowej, nasze kompozycje własne też, a też ostatnio i muzykę ludową z Podlasia w interpretacjach jazzowych. Bardzo jesteśmy wzruszeni tą nagrodą. Bardzo jeszcze raz dziękujemy i dedykujemy tę nagrodę dla wszystkich fanów naszego zespołu, dla Państwa, bo przecież dla Państwa istniejemy i nadal chcemy istnieć i dalej prezentować tę muzykę. Jeszcze tylko dodam, że brakuje naszego trzeciego muzyka, mianowicie Radka Żyłę, który gra z nami na perkusji. Niestety musiał dzisiaj wyjechać, a dodam, że ten zespół stworzyliśmy od początku z Bogdanem właśnie jako duet, a towarzyszyła nam przez 10 lat perkusja automatyczna, która była takim też charakterystycznym elementem. Wyróżnialiśmy się dzięki temu. Także to tak na marginesie. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, panie prezydencie, serdecznie dziękujemy państwu. Proszę Państwa, nie przyszliśmy tutaj się za bardzo smucić, tylko trochę się pobawić. Teraz zaczynamy drugą część naszego koncertu, na którą zaproszę na scenę człowieka, którym grałem jeszcze będąc bacholęciem nastoletnim. Uczestniczyłem w kilku projektach, nauczyłem się wiele mojego mistrza, przyjaciela, wielkiego muzyka Michał Urbaniak. Zapraszamy. Boj, 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 boj. Michał Urbaniak, Andy Mildelton, Sebastian Frukiewicz, Marcin Pospieszalski, Piotr Wyleżał oraz jedyny i niepowtarzalny Jerzy Małe. Dziękuję! Odebrał mi całą robotę, no jak słowo daję. Jerzy Małek, International Quintet ze specjalnym udziałem Michała Urbaniaka. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócę nigdy już, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń, i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim skrzat. Matki mojej siwizna, dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. I ja to widzę. Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, tylko cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Dzięki. Z serca Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję wszystkim za pomoc, dzięki którym mogła się odbyć ta kolejna 21. odsłona Podlasie Jazz Festiwalu. Bądźcie Państwo z nami przez następne edycje, następne lata i cóż, no, prosimy o współpracę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wykonawcom wszystkim za wspaniałe koncerty. I dziękuję serdecznie Marcinowi Kusemu, dyrektorowi radiowej jedynki, za objęcie patronatem naszego wydarzenia. Bardzo dziękuję, Marcinie. I ja dziękuję kolejny raz za zaproszenie. Proszę Państwa, to jest ogromna przyjemność z naszej strony, że możemy o takiej imprezie mówić, możemy tutaj przybyć. A nade wszystko tak już osobiście bardzo dziękuję za to spotkanie z Państwem. To jest zawsze dla radiowca wyjście ze strefy komfortu, ze studia, w którym nikt go nie podgląda. A tutaj widzimy się oko w oko, ale było mi niezwykle przyjemnie, jak zwykle byli Państwo cudowni. Państwa reakcje, Państwa współpraca, 6 z plusem. Bardzo Państwu dziękuję, do następnego razu.